I mój kolejny gość, mecenas Jacek Dibuła. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy do pana mecenasa zgłaszają się już sędziowie z prośbą o pomoc prawną? No tak, to jest taka dosyć zabawna historia, bo reforma prawa zaczynała się przez to, że sądy mają być sprawniejsze, no a w tej chwili tak bardziej to widzę w ten sposób, że sędziowie czekają w kolejce na przesłuchanie do rzecznika dyscyplinarnego, czyli nie mają czasu sądzić, nie mają czasu edukować, natomiast no powiedzmy chodzą bardziej do spowiedzi, tylko takiej bardziej powiedzmy mniej serdecznej niż ta kościelna, tylko po prostu muszą się tłumaczyć z rzeczy, które zwykle no ja oceniam jako zaszczytne, no bo uczenie konstytucji to jest zaszczyt, korzystanie z mądrości Mówimy innych. O konkretnym przypadku w tym momencie. O wielu, no bo to przecież nie jest jeden przypadek. A czy sędziowie przychodzą do pana i to ma charakter, że tak powiem, koleżeńskiej, towarzyskiej wizyty? Czy chodzi o takie wsparcie, że tak powiem, cudzysłów ideologiczne, tak jak teraz mówi pan mecenas o pewnych wartościach kluczowych dla wymiaru sprawiedliwości, czy to ma po prostu, słuchaj stary albo panie mecenasie, muszę iść na tą komisję? To znaczy usystematyzujmy to, bo to zaczęło się od tego, że już od dłuższego czasu podejrzewaliśmy, że elementem no, rozbijania konstytucyjnego państwa będzie atak na przedstawicieli prawa, czyli głównie na sędziów, na prokuratorów, na wszystkie zawody prawnicze. Więc przed paru miesiącami powołaliśmy KOS, Komitet Obrony Sprawiedliwości, powoływany przez różne organizacje sędziowskie, prokuratorskie, wszystkiego rodzaju organizacje pozarządowe, których ma na cel, KOS ma na celu monitorowanie, przestrzeganie przed takimi rzeczami, upowszechnianie, a przede wszystkim pomoc osobom, które są narażane na ewentualną odpowiedzialność za swoją no, pro-prawną działalność. Najpierw, kto to są my? To znaczy mówię o 12 organizacjach pozarządowych, Justicja, Fundacja Helsińska, Stowarzyszenie Profesora Hołdy i tak dalej. I teraz i tak dalej. O jakiego typu pomocy, czy o jakiego typu potrzebach pomocy mówimy? Jesteśmy po to, żeby pomóc każdej osobie, każdemu prawnikowi, który na skutek swojej działalności, którą my uważamy za prospołeczną i właściwą, któremu takiej osobie zostanie czy postawiony zarzut, czy w jakikolwiek sposób inny i wobec niego są podejmowane jakieś działania mrożące. A czy mógłby pan mecenas podać konkretne przykłady konkretnych ludzi, których dotykają konkretne represje, jakie to są represje? No, i za co? Zaczęło się od sędziego Suwalskiego, który wydał wyrok uniewinniający w procesie kodowców. W związku z tym postawiono mu absolutnie absurdalne zarzuty. No, ta osoba potrzebowała pomocy i takiej pomocy żeśmy mu udzielili, ponieważ okazało się, że zapowiada się więcej takich działań, no to więc natychmiast postanowiliśmy zinstytucjonalizować to działanie, właśnie powołując KOS już jako organizację oficjalną. No i w tym momencie, jeżeli jakikolwiek sędzia ma problem, może się, znaczy prawnik ma problem, może się zgłosić, dostanie pomoc prawną, będziemy monitorować jego sprawę, będziemy tą sprawę pokazywać w mediach. Jest w tej chwili w archiwum Oświatyńskiego cała strona poświęcona temu, jak właśnie no, dochodzi do pewnych naruszeń czy stosowania efektu mrożącego wobec prawników. No i trzeba się jak gdyby przeciwstawiać temu. Czy my jeszcze jesteśmy, albo czy wy jako środowisko jesteście jeszcze na etapie, kiedy można to określić jako efekt, używanie efektu czy działania służące osiągnięciu efektu mrożącego, czy to już jest understatement, jakby powiedzieli, że dzisiaj już jesteśmy krok dalej, że to są realne sankcje wobec pewnych sędziów. To znaczy ja powiem przede wszystkim, że to wszystko, co się dzieje, i bolesne, to jest najlepszym dowodem, że to, co mówiono o tych sądach, jest nieprawdą. No bo jeżeli taki walec, taki atak Hunów trwa już prawie 3 lata
i te sądy dalej potrafią być niezawisłe, niezależne. To znaczy, że one nie są wcale takie złe. A może atak jest nieskuteczny jeszcze? No tak, ale nawet przed złym atakiem, jak gdyby, jeżeli ktoś się nie chce bronić, to ucieknie. A tutaj jednak większość sędziów nie ucieka i broni tej niezawisłości. Natomiast no, czy to jest jak gdyby skuteczne, czy nie. No, ja mam wrażenie, że no, powołano taką trochę wynajętą gwardię szwajcarską, która ma na celu spacyfikowanie właśnie tych niezależnych sędziów, ten niezależny sposób myślenia. No i oni są wzywani na różnego rodzaju rozmowy, no, które mają mrozić. No, oczywiście tutaj sędzia ma pewne gwarancje konstytucyjne, więc jego ustawowe, więc jego usunąć nie jest łatwo. Ale nie ma gwarancji, że się go nie przerzuci do Zgorzelca albo Suwałk. No ale no to jest ta, powiedzmy, taka kabaretowa trochę sprawa sędziego Żurka Krakowskiego, którego najpierw się wbrew zasadom przerzuca do innego wydziału, a potem wszczyna się przez niego, przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne, kiedy on się nie chce zastosować do działań, które są bezprawne. Także próbuje się na wszelką sposób te kręgosłupy złamać. I natomiast, to znaczy, ja powiem tak, przede wszystkim łamacze trochę są niedoedukowani, bo proszę zobaczyć, że każde uderzenie, czy to jest w Trybunał Konstytucyjny, czy to jest w KRS, czy to jest Sąd Najwyższy, to jest szarża nieudaczników, bo oni robią błędy, oni są niedouczeni, oni nie znają prawa międzynarodowego, no i stąd tak, jak gdyby ta każda akcja zostaje powstrzymana. Ale z tego, co mówi pan mecenas, wynikałoby, że mamy do czynienia nie tylko z rewolucyjną ofensywą, powiedzmy, robespierryzmu, tylko mamy do czynienia, czy ja dobrze to interpretuję, z zemstą nieudaczników na prawnikach, którzy są dobrzy. To znaczy, tak wygląda, ja bym powiedział nie w ten sposób, nie. Bo to jest tak, że każda rewolucja to jest wymiana elit, prawda? Bo każdy przewrót społeczny to powoduje, że pojawiają się nowe osoby. No i jak gdyby ten przewrót społeczny tak jest naprawdę oparty na zaprzeczeniu no, pewnemu dorobkowi, czyli jak gdyby jest wyparcie tych, którzy stworzyli pewien system przez tych, którzy nie zaistnieli. No więc siłą rzeczy czwarty szereg no, wbija się jak gdyby w te miejsca, w te posady, no, które dotąd zajmowali najgodniejsi. No i to jest dosyć przykre, no bo jeżeli porównujemy poszczególne roszady, prawda, pani Przyłęska kontra Rzepliński i tak dalej, no to jest to troszeczkę smutne. Ale z punktu widzenia Kowalskiego i Malinowskiej być może kluczowy jest drugi i trzeci szereg, czyli ci zwykli sędziowie w sądach, których spotykamy. No tak, ale chodzi mi o to, czy oni się trzymają? Znaczy, powiem, tylko odpowiadając na pytanie. Pan kocha piłkę nożną. Pan kocha, zdaje się, te hiszpańskie drużyny. No, nie, no i wyobraźmy nie każdą, sobie, ale że do tej ulubionej drużyny nagle kupują z KSK Mongolia drugoligowy skład, no i obsadzają go w pierwszy. Więc można mówić oczywiście, że to jest wspaniałe, że mamy egzotycznych piłkarzy, że jest cudownie, no tylko w pewnym momencie, jak gdyby jak się skończy trening i ci piłkarze wyjdą, no to ten kibic czy ten Kowalski, no zobaczy, że to jest tak naprawdę wszystko do bani i że to nie działa. No i też no opieranie... Z tą różnicą, że kibic może powiedzieć, to ja już mam tą drużynę gdzieś i na mecz nie przyjdę, a jak klient, jak pozwany albo powód siedzą na sali, to tak człowiek, czy im się piłkarz z Mongolii podoba, czy nie, to on za chwilę zdecyduje. Nie, ale ja się nie zgadzam. 21 gra Real czy Barcelona października i 21 idziemy na wybory. Jeżeli nam się nie podoba, to mamy jasno cel, że tak powiem. Nie, ja tylko mówisz, na sali sądowej my już jesteśmy trochę umarł w butach, nie? Ale nie? Przecież jak gdyby no, jako wyborcy decydujemy o tym, czy chcemy być sądzeni przez mądrych, czy chcemy być sądzeni przez najemników. No myśmy jako wolne sądy... Czyli z tego, co to jest, bo to jest ważna konkluzja i deklaracja, że tak naprawdę, bo cały czas się mówi, że same wybory samorządowe, to metro, chodniki i tak dalej, ale to jest tak, że na przykład to jest nasza wypowiedź w sprawie wolnych sądów, na przykład. No to jest danie poparcie, komu ufamy, czy tych, co bronią konstytucji, czy tych, co uważają, że konstytucja jest pewną przeszkodą, no bo decyduje wola
masy, a ponieważ masy nie będziemy pytać, bo my wiemy lepiej, czyli wola nasza. No i teraz mamy do czynienia z partią, która z jednej strony no, pozbywa się wszelkich ograniczników, mamy z drugiej strony coraz bardziej zjednoczoną opozycję, którą mówi, możemy mieć różne poglądy, ale gramy według zasad. Zasad nie łamiemy. Ale partia ostatnio pokazała powściągliwość. Wy? No to wiedziałem, że zaskoczę. Nie, już zupełnie serio, że w zasadzie pomysł zdjęcia czy zdejmowania z adwokatów tajemnicy adwokackiej no był pomysłem na unicestwienie klientów, prawa do obrony klientów potencjalnie. No, władza znaczy, dzisiaj mówi, że wycofują się z tego. Znaczy, wy w to wierzycie? To znaczy, że się wycofują ja powiem tak, na dobre? Od lat jest próba uderzenia w więź między klientem a adwokatem. Takich pomysłów nie było w najczarniejszym okresie lat 80., żeby pozbawić jak gdyby prawa klienta do rozmowy z adwokatem, prawa do obrony, bo to gwarantuje konstytucja. Jeżeli się tajemnicę zdejmie adwokacką, no to w tym momencie to jest pusty frazes. No ale ja polemizując z tym genialnym pomysłem, no powiedziałem, jeżeli porówno, to porówno. Jeżeli zniesiemy tajemnicę adwokacką, znieśmy tajemnicę spowiedzi. No bo wtedy prowadzimy tak naprawdę do tego, że już człowiek nie ma nic, co jest tylko dla niego. No wszystkim musi się dzielić z aparatem ścigania. Jeżeli ma minister czy prokurator generalny wiedzieć, o czym rozmawiał z adwokatem, to niech wie, o czym rozmawia z księdzem. Wtedy już nie zostanie nic nas własnego. Na różnych planach toczy się ta batalia o państwo prawa w Polsce. I mam wrażenie, że widzowie, społeczeństwo ogólnie ma święte prawo, żeby się w tym pogubić, bo tu TSUE, tu walka o sądy powszechne, tu artykuł 7 i tak dalej. A gdyby tak to wszystko wrzucić tym razem dla dobra sprawy do jednego worka, to jaki jest pana ogląd, jeśli chodzi o to, jak ten niezależny, sensowny wymiar sprawiedliwości w Polsce się trzyma? A, B, i jak długo się utrzyma, biorąc pod uwagę może i amatorów, ale jednak ich bardzo, bardzo daleko idący rewolucyjny zapał. To znaczy, wydaje mi się tak, że naruszono konstytucję. W związku z tym to, co się dzieje, nie dzieje się na jakimkolwiek elemencie sporu prawnego. Bo mamy nieelegantną prezes Trybunału Konstytucyjnego, mamy niekonstytucyjnie powołany KRS, nie mamy niekonstytucyjną ustawę o Sądzie Największym. Więc to nie jest tak naprawdę spór prawników, tylko to jest spór najeźdźcy, no bo to jest po prostu burzenie zasad prawa, który jeszcze udaje, że ma jakieś zasady, czyli używa pewnej broni tylko konwencjonalnej, no a z drugiej strony jest obrona tych ludzi, którzy ślubowali, że będą wierni prawu, przeciw najeźdźcom, no bo tego inaczej i nie można. I uda się ta obrona, czy na końcu będzie to, co pan nazwał, choć należy to sformułowanie w tym momencie wsadzić w cudzysłów, wymiana elit? To znaczy, mnie się wydaje, że uda się, dlatego, bo po trzech latach, tak, to znaczy wydaje mi się, że patrzmy na historię, no pomysłów na to, żeby zniszczyć prawo, zniszczyć zasady, zniszczyć reguły, no w historii było strasznie wiele, no i tylko jest kwestia, ile szkodnik zrobił szkody, raz to trwało miesiąc, raz... Szkodnik zrobi szkody? To zależy od nas też. To znaczy ja myślę tak, ja patrzę na to w inny sposób, ja zawsze szukam superlatywów. Po pierwsze, zacznijmy szanować konstytucję. Po drugie, wzmocnimy zasady obrony demokracji. Po trzecie powiemy, może rzeczywiście coś jest na rzeczy i z każdej takiej rzeczy to trzeba wziąć też naukę, że te sądy mogły zostać tak społecznie zaatakowane, bo może nie są doskonałe, więc nie mówmy o parodii reformy, czyli zawłaszczania sądów, tylko zastanówmy się, co zrobić, żeby lepiej funkcjonowały. I na przykład w Onecie ostatnio czytałem bardzo ciekawe artykuły o realnej reformie sądownictwa, jak ten proces, jak te procedury powinny wyglądać, żeby były lepsze. Więc jeżeli już skończymy z tą quasi reformą, czyli próby przejęcia władzy nad sądem, no to wtedy rzeczywiście powinniśmy sobie powiedzieć, no może coś nie było tak doskonałe i to polepszmy. Także ja myślę, że z tego chaosu wyjdzie zupełnie niezła jakość, a przede wszystkim
Ja myślę, że to jest fajne dla sędziów, bo to jest taki dziwny zawód, który nie miał swoich bohaterów, no bo w II Rzeczpospolitej było z tym różnie, potem w okresie komuny, no to ci sędziowie byli dobierani w bardzo określony sposób i oczywiście po wielu zostało bardzo fajne wspomnienie, ale to nie był taki zawód, który mógł, że tak powiem, te portrety największych dziesiątkami wieszać. No a po tym, co się staje, to po tym, co się dzieje, jak rzeczywiście ta niezawisłość sądu zostanie obroniona, no to naprawdę w tym zawodzie będzie dużo bohaterów, którymi się będzie można szczycić. To jest fajne. Powiedziałbym, że źle się dzieje w państwie, które potrzebuje bohaterów, ale skoro się dzieje źle, a bohaterowie są, to trzeba o nich mówić i opiewać ich chwałę. Co tak też jest. Dzisiaj robiliśmy. Jacek Dubois, dziękuję pięknie.